Rząd Donalda Tuska uderza w organizatorów Marszu Niepodległości. Na zlecenie prokuratury Adama Bodnara policja weszła do siedziby Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz do domu byłego prezesa organizacji Roberta Bąkiewicza, zastraszając jego rodzinę. Na zlecenie prokuratury policja wkroczyła o 6 rano do prywatnego domu Roberta Bąkiewicza. Funkcjonariusze przejęli prywatne telefony i komputer byłego prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Uważam, że szuka się na mnie w ten sposób haków, próbuje się zastraszyć. Trzeba powiedzieć o tym, że ja mam też czwórkę małych dzieci, no bo po prostu ten sposób działania prokuratury to jest po prostu bandytyzm. To jest Białoruś w czystej postaci. Prokuratura wznowiła umorzone śledztwo dotyczące Marszu Niepodległości z 2018 roku na polecenie prokuratora generalnego Adama Bodnara. Dotyczy rzekomego głoszenia na marszu haseł rasistowskich i antysemickich oraz kierowania przez jednego z uczestników gróźb karalnych. Ponad 500 000 manifestowało ludzi. Wśród tych ludzi ktoś podobnież popełnił przestępstwo i dlatego trzeba było wejść do mnie do domu. Policja na polecenie prokuratury weszła też siłowo do siedziby Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w Warszawie. Funkcjonariusze oraz prokurator przed podjęciem czynności nie zwrócili się do organizacji o dobrowolne przekazanie poszukiwanych dokumentów. Informuje mecenas Magdalena Majkowska z Instytutu Ordo Iuris. Chciało poprosić Stowarzyszenie Marsz Niepodległości o wydanie rzeczy, a przynajmniej spytanie się, czy w ogóle stowarzyszenie ma te rzeczy w swoim posiadaniu, a nie robić te przedstawienie polityczne. Policjanci wykonywali telefonicznie polecenia prokuratora, który nie pojawił się na miejscu, przez co doszło do złamania procedur. Policja wręczyła postanowienie o przeszukaniu dopiero po jego zakończeniu. I wszystkie czynności, które były przez nich przeprowadzane, były bezpodstawne, bezprawne i nie mają znamion legalności. Funkcjonariusze szukali danych osobowych organizatorów marszu z 2018 roku, których stowarzyszenie nigdy nie zbierało i nie przechowywało, zapewnia jego prezes Bartosz Malewski. Policjanci podczas przeszukania szczegółowo przejrzeli wewnętrzne materiały organizacji. To są umowy o dzieło, to są umowy zlecenia, to są podpisy obywateli pod różnymi kampaniami, petycjami. To są dokumenty związane z finansami stowarzyszenia. Funkcjonariusze zabrali sprzęt komputerowy oraz dokumenty należące do stowarzyszenia, a także urządzenia będące własnością innych organizacji. Akcja policji i prokuratury ma miejsce na 2 miesiące przed kolejnym Marszem Niepodległości. Wejście do siedziby Stowarzyszenia Marsz Niepodległości stanowi naruszenie praw do zrzeszania się, konstytucyjnego prawa zrzeszania się. Za poprzednich rządów Donalda Tuska środowiska narodowe były inwigilowane i zastraszane. Służby dopuszczały się prowokacji na marszach niepodległości oraz były agresywne wobec ich uczestników. W 2013 roku służby podpaliły w trakcie wydarzenia budkę pod ambasadą rosyjską na polecenie ówczesnego szefa MSWiA, ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Spalili budkę pod ambasadą, bo minister osobiście wymyślił. Działania policji i prokuratury mają przestraszyć Polaków przed kolejnymi obchodami Święta Niepodległości, wskazuje prawnik Piotr Gaglik. I to jest nacisk na tysiące, na to, żeby na wszelki wypadek zastanowili się, czy warto 11 listopada być w Warszawie na Marszu Niepodległości? Nie damy się zastraszyć, zapewnia poseł Konfederacji reprezentujący Ruch Narodowy Krzysztof Mulawa. Ilekolwiek pan Bodnar z Tuskiem nie wywierciliby zamków, to polscy patrioci znajdą się na polskich ulicach 11 listopada i będą manifestowali naszą niepodległość i przywiązanie do naszych biało-czerwonych barw. Siłowe wejście do siedziby niezależnego stowarzyszenia nie spotkało się z protestem polityków koalicji rządzącej oraz wspierających ich organizacji pozarządowych, mających na sztandarach obronę demokracji.